Halo, ale oczywiście witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechuj, witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Taki dodatek nawet posiadamy. My oczywiście kontynuujemy przygodę. Ciekawe, czy każdy YouTuber ma takie same Ale przywitanko. Adanos obawiał Jest się, że strasznie, mewrego strasznie są dnia podobne będzie wszystkie. miał Ciekawe, ja mam na powrócić. pewno chyba kombinację Izaaka, mam wrażenie. Dlaczego nie Kiedyś już? sobie to patrzyłem, to jest znaczy, no wiecie, no, Zawsze to starałem powtarzałem. się po swojemu to zrobić, ale jednak, no, ale Nie jednak, ty, potrafi niczego zatrzymać dla siebie. dlaczego tym razem Sara jest tutaj? No bo ona kilka odcinków temu se Będzie poszła, ja bardzo wczytałem zapis, interesujące. no niestety musiałem, bo się zapis spieprzył, Nie no i wierzę. Sara stoi tutaj i to mamy takie pytanie, co, czemu? Muszę iść. Jak za. A będzie jeszcze gorzej. Dobra, ty w ogóle. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Jedną rzecz miałem sprawdzić. Naprawdę to interesujące. Tak, to bardzo Dobra, że typowe. ja tych bandytów zabiłem, nawet nie pouzywałem tych Tak, speli. to bardzo typowe. Koks. Koks 3. Dobra, chciałem tu puścić tego świetlika. Dawaj mi tu amulet świetlika. Ognika. Nie zabiją mnie za to, że. Nikomu tego nie powtarzaj. Ktoś musi pracować. Odpierdala ten ognik. Przyszło nam Chwila. żyć w niedobrych czasach. Daj Poszukaj czegoś. spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich Poszukaj. rzeczy. Kto opowiada takie rzeczy? I pracuję niemal przez cały dzień. Gdybym sama tego nie chciała, przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Dzieje? On po prostu za dużo gada. Tu coś jest? Tu coś jest? Tu coś jest? Przyszło Chodź, nam ognik, żyć a w poszukaj. niedobrych czasach. Nie, o, ty ruszył w dupę. Zniknął. Tajemnica, o Nie! której wszyscy wiedzą. Co on robi? Tak, to bardzo Za typowe. nim! Nie musisz mi tego mówić. Zawsze to Nie wiem, co powtarzałem. on robi, ale idę se za nim. Ty, tekstury zbagowane są. Pa. Ale to brzydko wygląda. Dobra, ognik, wiesz co? Idziesz kurwa spać. Mam nadzieję, że tym ognikiem coś znajdziemy Musi tak później. pracować. Nie wierzę w to. Teraz każdy już o tym. Odłóż broń. No, jest przyjemnością, wiesz, ogólnie, ale nie widzę Mądra co. decyzja. No. Mądra decyzja. Co się dzieje? Zajmuje się Bezimienny. wszystkim i wszystkim. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Przyszło nam Resecik. żyć w niedobrze. Siema, nawet Alt Kto F4 opowiada nie takie działa, rzeczy? że tego kurwa Gothica zamknąć, powiem wam Nie szczerze. potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Ach, no, gigantycznie pobugowana gierka. Nie wiem, czy to jest przez tego Directa, czy to tak zazwyczaj po prostu ten Gothic jest pobugowany. Kto opowiada takie Powiem rzeczy? szczerze, nie wiem. Nie wiem do końca, jak to Nie wierzę jest. w to. Dobra. Mamy kilka rzeczy, które mam dzisiaj zrobić, kilka misji. Nie do końca Nie wiem, które potrafi misje niczego zamknąłem, więc ja zatrzymać dla sobie też siebie. trochę tak będę na Hej, Spartana chodził ty! i trochę gadał Zajmuj z tym się wszystkim i postaciami. wszystkim. Tu mogliśmy tego, coś się Daj działo, coś spokój, nie ciekawego w ogóle opowiadaj było, mi coś takich muszę rzeczy. iść, pokaż towary, to nie chcemy. Tajemnica, o której wszyscy Hakon, wiedzą. nie. Dobra, bo ogólnie Nikomu tego możemy nie do magów powtarzaj. wody iść i tym mag wody Zapamiętam. potrafi tego ognika nauczyć różne rzeczy inne. Nie mów, że to nieprawda. A ty, z tego co wiem, to ten właśnie ten Lester, czy jak on tam miał, to on właśnie tam nas A zaprowadzi do Inos tego. w swej Ponadto, mądrości tak uczynił. Nic mnie to nie obchodzi. Ty zaś. Już Ale to widziałem, to z Beliar nim nie gadałem. znosił widoku Ale światła też mu i nakopałem w niszczył sumie, chyba. wszystko, co Czy nie? Innos Czy po prostu stworzył. skłamaliśmy tego chłopa i on nam dał ten pierścień. Nie wiem. Może skłamaliśmy. Bez właściwego klucza Ale nigdy w tego nie Gothiku. otworzę. Ujrzał tedy Adanos. Pierwsza zasada, nie ziewaj na odcinkach. Strażnik miejski, Torbent. Hej! Torbent, dobra, trzeba ogarnąć co oni mi. Sprzedać mi parę. Jeśli jakiś mi został. Nowy Muszę wpis w działać dzienniku? wcześniej. W ogóle kurwa, jakie nowy wpis w dzienniku? W sensie, że co?
To? A to ciekawe. Ty, to jest fajne. Nie wiedziałem, że takie coś jest. Kawaler może mi pokazać, że jest zajebiste, ty. Popsute zadania, wykonane zadania, obecne zadania. No jest tyle rzeczy do zrobienia. Łuk Bospera? Cerowi skradziony łuk, złodziej kierował. No to będzie ciężko, to raczej teraz niby. Nie wiem, wydaje mi się, że. Że. W to uwierzyć. Cóż, wszystko postam by na to nie wpadł. Że muszę zostać tym. No, obywatelem miasta Korinis poprzez zatrudnienie się, tak mi się wydaje. Będę się lepiej. To jest miotła. Więc mogę sobie miotać? Nikt się tego nie dowie. Zmiatać. Uwierzyć. Dobra, jeszcze pochodzę, chociaż powiem. Ja, ty już 7 minut odcinka, ale czas leci. No ale to w sumie resecik był i tak dalej. Dobra, to już było, to już gadaliśmy z tym Bosperem. No, idziemy jeszcze w dół coś poogarniać. W ogóle, kurde, bo nie mam jakiejś takiej. Sorry, ale się jakoś nie przygotowałem. Nie wiem, co mamy do końca robić, tak szczerze. Właśnie miałem jakiś plan. I potem jak mi się gra skraszowała, to już zapomniałem, co miałem robić. Portal. Człowiek z opaską. O! Tam możemy iść. No to już mamy plan. Na plażę. Aha, wiecie, jeszcze jest w ogóle jedno miejsce, które nigdy nie odwiedziliśmy. Teraz mi się przypomniało. Ty to jednak wpizdujesz rzeczy do robienia, tylko trzeba sobie to jakoś fajnie poukładać. W ogóle myślałem, że ta flaga tam taka czerwono-czarno-biała to przypomina pewnego pana z takim dziwnym wąsikiem. No, miał taką flagę. Dobra, tu nie byliśmy. No nie? No pewnie, że tak. Karty. Hey, co cię sprowadza do tej biednej dzielnicy? Czego tu szukasz? Tylko się rozglądam. Ha, więc lepiej, żeby nikt cię nie złapał na tym całym rozglądaniu. Wygląda na to, że mamy w mieście kilku złodziei, którzy okradają bogaci. No i zajebiście, chciałbym się o nich dowiedzieć. Dzielnicę portową, ale nie udało im się niczego znaleźć. Nie wiem, od czego zacząć też szczerze, w sensie. Co chcesz wiedzieć o tych złodziejach? Nic, ale wszyscy obywatele są wystraszeni i stali się nieufni. Ja bym rozwiązał to, bo nie być, kurde. Nie daj się złapać w cudzym domu. Nikt nie zareaguje na to uprzejmością. Nawet Valentino. Tak, trzeba się bronić. A ja pamiętam, że w ogóle nakopałem Valentino, nie wiem, czy to robiłem na odcinku. Pałka. Nakopałem Valentino i od razu poszedłem do Lorda Andrei. Z Valentino ściągłem 2 stówy, a Lordowi Andrei zapłaciłem 50 gold. Naprawiam więc też metalowe części. Nie znam się jednak na wyrobie broni dostatecznie dobrze, żeby cię uczyć. Jeżeli chcesz się tego nauczyć, to idź do Harada. On na pewno wie, jak się wykuwa broń. Jeśli jednak chcesz popracować trochę nad swoimi mięśniami, to mogę ci w tym pomóc. No nie chcę. Ile sobie liczysz za trening? 50 sztuk złota i pomogę ci nabrać sił. No nie, nie, nie. Nie, 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 nie. I tu jest jakiś chłop też, tu już widziałem to, bo to na odcinek co zostawiłem, więc nie rozmawiałem oczywiście z nimi i tak dalej. Ignaz. Przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię nauki. Powoli, przyjacielu. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co chodzi. A, to coś stworzyłem było, nowe zaklęcie. Zaklęcie zapomnienia. Przeprowadziłem już myślałem, że uśpienia. Ale wciąż brakuje mi czasu na jedną ostateczną próbę.
Powiedz mi więcej o tym eksperymencie i o samym zaklęciu. Mam nadzieję, że my na niego mamy użyć. Zaklęcie służy do wymazywania. Ale to jest zajebiste. O kurde, ale to będzie kozackie. Udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. Na przykład została ostatnio pobita. Czyli jaki będzie OP? Tylko nawet z drugiej strony. Jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono osunięte z jego pamięci. Więc mam kogoś pobić, a potem wypróbować na nim zaklęcie? Ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ofiara jest naprawdę wściekła. Tutaj, w dzielnicy portowej, ludzie są przyzwyczajeni do bujek. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Tak, masz słuszność, ale żeby kogoś rozwścieczyć, wystarczy go zaatakować. Nie musisz od razu łamać mu wszystkich kości. Lepiej wybierz sobie jakąś samotną ofiarę. Jeśli ktoś zobaczy bójkę, możesz mieć problemy z Lordem André. Nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. Musisz poczekać na właściwy moment. Mam tyle osób w głowie, których chciałbym okraść. Za dużo tego jest. Co będę z tego miał? Co będę z tego miał? Mógłbym cię nauczyć przygotowywać różne mikstury. Ignaz! Są przepisy na esencje lecznicze, regenerujące manę i zwiększające szybkość. Oj, tak, tak. Dobrze, wypróbuję to zaklęcie. A zatem weź ten zwój i posz, kiedy już skończysz. Oj, wróć do mnie. Dobra. I powiedz, jak ci ale poszło. To jest za grube, to bym musiał. Chociaż to będzie też nieuczciwe, jak będę. Bo wiecie, jaki jestem. Ja jestem taki, że ja wezmę ten zwój, jakby to, jakby nie nagrywał teraz odcinka, to ja może mu napierdolimy i go okradniemy. Co wy na to? Brzmi jak jakiś pomysł w sumie. Nie, bo ja jestem taką osobą, która będzie teraz by wzięła i każdy możliwy dom przeszukałaby, żeby sprawdzić, który najbardziej się opłaca okraść i wyszukała i wyczyściła pamięć. No to chyba nie o to chodzi, wydaje mi się, w tej grze, więc... czy ktoś nas kiedyś wkurzy? Valentino, ale Valentino już nakopaliśmy i zapłaciliśmy Andrę. Czy jest jakaś, chociaż to może być właśnie po to, chociaż mówi, że chyba z dolnego miasta niekoniecznie. Kto jest bogaty? Nie wiem już, w co... Kto jest bogaty? Wcale mnie to nie dziwi. I samotny, bo to też jest dość ważne. Alchemik może być. To może być fajny alchemik. Pytanie, czy jak my go pobijemy i pytanie, czy my alchemika pobijemy, bo wydaje mi się, że nie do końca. Mateo? No nie najebiemy Mateo przecież. Nie ma takiej możliwości nawet. Więc, żeby, wiecie, żeby iść jakoś, to fajnie nie robić tak, jak robię w tych wszystkich grach, tylko wejść w jakąś imersję, że faktycznie jesteśmy tym ziomkiem, to wydaje mi się, że no... Czy ja mówiłem Alberto? Gleba. Konstantino. ...i przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka. Poczekajcie jeszcze sobie. Poczekaj, Konstantina, chwilę. Niszczenie ożywień, co? Kurwa, ile ja tych już mam? Gdzie to jest? Nie pamiętam. Zajebiste. Kurde, tylko... Czy Konstantino? Ajajaj, Konstantino czy nie Konstantino? Innej istoty, ale Adanus zesłał potężną falę, która... Kurde, nie wiem. Wiem. Zobaczymy jeszcze tutaj. Bo może tu jest takie miejsce, w którym możemy się zacząć. Chociaż tu chłopom nie najebiemy, bo oni mają popierdolone zbroje. Ale może zdążymy coś okraść. I wtedy coś takiego. Czy cała wszyscy się na mnie rzucą? O, dziwo nie. Zdarzyń. Ty, a z tą trochę nie gadałem. Czego chcesz? Peka tu nie ma. Więc nic nie wskurasz. Co do PK? Przyjdź później. To jest PK. Chcę być silniejszy. Ależ oczywiście, któż by nie chciał.
Niestety, dopóki nie przyłączysz się do nas albo do paladynów, mogę ci pomóc. Chociaż możemy... No jak zostaniemy obywatelami miasta... Tak tylko z ciekawości. Dobra, jeden kufer. Zabieraj łapy! Teraz od tej chwili! Dobra. Trzymaj łapy z dala od rzeczy... Tak myślałem, no to nie ma szans tutaj. Dobra, to nie wydaje mi się, że... Konstantino. Może jest tu jakiś taki giga zajebisty miecz. No nie wydaje mi się. To w ogóle ich okradłem tu po prawo. Dobra. No nic, Konstantino to jest chyba najlepszy wybór. Stary. Kurde. Mówię, że nie działać na odcinku, po czym działa na odcinku. Stary, hey. Samotny i ma moje rzeczy. Ty, bardzo. Hej, ty. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Właśnie, gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. No i kolejny kwestik. Gdzie znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy obóz niedaleko tawerny, w połowie drogi do gospodarstwa Onara. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. To niedawna obaj przebywaliśmy w mieście. Mój przyjaciel Trokar jest bardzo dobrym myśliwym. Dobra, wiecie co? Zaraz sobie z nim pogadamy. Bo rozumiem, że z nim pójdziemy po prostu do Onara od razu. Więc tak naturalnie nam to przyjdzie, nie będę musiał sam dygać, co jest zajebiste. Dobrze, znaleźć bardzo... Valentino nie był w stanie uregulować wczorajszego rachunku. Bełkotał coś o tym, że go okradziono i że zapłaci później. Co za tupet. No i co zrobiłeś? Porachowałem mu kości. Nie dam mu, ale chcę zobaczyć, co mi się tak wyglądał. Proszę. Co? Należał do walki. Zawsze możesz ofiarować ten pierś... Ale to jest fajne. Podoba mi się, tylko... Tradycja, że kto w kopie Valentino dostaje pierścień, to jest zajebista tradycja. Podoba mi się. Tak, że Valentino się nauczy w końcu nie być fiutem. Dobra. O nie! Tekstury, to jest mój największy wróg. Dobra, słyszałem, że tego słyszałem. Wożenie miksturki dziś było słyszane. Czy to tutaj dziś Konstantino? Dlatego uprosił Inosa. Siema! Dobra, słuchaj Konstantino. No, teraz to mnie wkurzyłeś. Dlatego uprosił Inosa, by temu zostawił. No, teraz to mnie wkurzyłeś. Dlaczego Konstantino jest jakimś kurwa szefem bicia się i się zbagował na szczęście? Ty, zbagował się. A tak. Dobra, jest dobrze, w sensie mamy realną szansę. Żartowałem. Kurwa, no Konstantino to jest szef jakiś, no. No i co ja teraz zrobię? Dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na... Zabieraj łapy! Na przyszłość trzymaj łapy przy sobie! Czekajcie, zobaczę to na skrzyni. Lewy, prawy. A miałem tą imersję i wszystko spierdoliłem. Lewy, prawy, prawy, prawy. Zabieraj łapy! Na lewy, prawy, trzymaj łapy, prawy, lewy. Lewy, prawy, prawy, lewy. Na szybko i zobaczymy, czy ma dużo rzeczy. Chociaż ja bym go okradł z tych wszystkich rzeczy, co mu dałem, bo to jest wpis Dugolda, 75. Zabieraj łapy! A! Na przyszłość trzymaj łapy. Dobra, okradłem go, jest. Tylko mi teraz wszystko zabierze, no. No niedobrze. Chyba. Nie no, tak. Ponadto Alberto.
by ten zostawił część. Będzie chciał grzywny. Nie mówię, Alberto, nie? Pablo. W tej chwili. Dobra, to jestem takim bobem, że ja nikomu nie najebię. No nie wiem, co mam zrobić albo temu chłopowi teraz na pieprze, co mi dał właściwie ten. No to jest takie logiczne, co się przychodzi na myśl, nie? Że temu chłopowi nakopać. To jest takie kompletnie logiczne, pewnie twórcy właśnie przewidzieli, że tak to dużo ludzi też zrobi, więc spoko. Natomiast możemy też użyć na tego chłopa, którego wyzwaliśmy wcześniej do bitwy i zarobić sobie 50 golda. To też jest mądre. 50 golda w Kiermanie to 50 golda. Zobaczymy, czy będę w stanie mu nakopać. Nie, to są jakieś kurwa szefowie totalnie. Co jest grane? A nie, dobra, ten jest większy bobek niż... A śmieszne, że chłop, taki general się nie zorientował, że przez mu mogą nakopać i wymazać mu pamięć. Ale kurwa bitwa. Aaaa! Jest. Szybko. Ło! Ile niepamięci! Zajebi się? Nie! Puść, proszę cię! Bezi, kradnij wszystko! Zobacz, mikstury! Srebrny puchar! Wino! Woda! Jeszcze o tym pogadamy. Ej, ty! Dobrze, już dobrze, jesteś lepszy ode mnie. Co do... Czy próba się powiodła? Czy tylko zmarnowałeś zwój? Jeśli potrzebujesz więcej zwój... Czekaj... Czy Ignas się nie wkurzył? Czekaj... Czy Ignas się nie wkurzył? Że zrobiliśmy, co zrobiliśmy. Że ja wiem, że ja tak chodzę teraz, będę cofał się kurwa do Lorda André. Chociaż i tak mamy po drodze. Bo... Idziemy teraz wymazać temu chłopowi pamięć, że go zaatakowaliśmy przypadkiem. W ogóle ile mam tych niepamięci, to jest takie zajebiste. Ile mam tych niepamięci w sumie? 6! OP. W ogóle jakie tanie ta niepamięć. A nie, jednak nie. Do golda. No zajebiście. Interesujące. Ktoś musi pracować. 600 golda w kieszeni praktycznie. To przecież okropne. Nie wierzę. Kiepska sprawa. Tup. Dobra, do... André! Nie Alberto. Miejska dżungla. No zobaczymy, czy chłop mi będzie kazać płacić pitos. To jest bardzo ważne, bo jeżeli nie i ten chłop nie nakapał. Jeden z moich ludzi mówił, że bandy... Mówił też, że... Więc... O co? Nie wiem. Dla twojego dobra mam na... Nie mogę tolerować. Większość bandyt... Mam nadzieję, że... Był tu kupiec Kantar. Nie wiem, czy to prawda. I wolę nie... Dobra. Ty, zajebi się. Dobra. Czyli nie nakapował, nakopaliśmy Konstantino. Ty... Wszystko się elegancko układa, że Konstantino to widzę taki człowiek, co mu nakopy, co ukradnie wszystko i mówi: Dobra, wygrałeś. Zajebisty. I to się szanuje. Plus 10 do szacunku. Dobra, że mi się nie chce iść leczyć, wypiję sobie potkę. Ja jestem takim Żydem, że już bym... Ja bym już się teraz cofał, leczył się,
I ty, no chcę tak zrobić, idę się wyleczyć, nie wytrzymam, jestem takim Żydem w tą grę. Słuchajcie, słuchajcie, tak, tak bardzo nie chcę płacić za miksturkę choćby jedną. Czy nie wytrzymię, jak nie pójdę i się nie wychiluję u Waltrasa. W związku z zaistniałą sytuacją, więc idę. Dla własnego bezpieczeństwa obywatele powinni unikać... Nie interesujące, nie potrafi niczego zatrzymać... Jest już wreszcie ten? Jest, dobra. Nie opowiadaj mi. Lepiej by było. Wiadomo, że słabo, ale w sensie dobrze, że tak jak wcześniej, że wszystko wraca do normy. Ciekawe, czy jakbyśmy podsunęli tego, ty, może byśmy się dowiedzieli, może to on jest szefem złodziei. Wygląda na takiego podejrzanego koleżkę. Skąd chłop miał Glade? Może faktycznie miał Glade, a może ukradł? A, healujmy Waltras, czy jak ty tam masz... Pewnie Adam? Ja... A dobrze, powiedziałem, ty. Ty, Waltras! Cholera, ja ty, że ja dobrze imię powiedziałem, to aż się zdziwiłem, naprawdę, bo ja zawsze wszystko mierzam. No i teraz idziemy wyczyścić temu chłopowi, co się wkurzał na nas, idziemy mu wyczyścić pamięć i mówimy tak, byczku, trzeba mieliśmy zobaczyć o 50 golda, a on mówi, a faktycznie, tylko nie pamiętałem, ale ja takie turnieje robię, a on mówi, no spoko, to zajebisty pomysł. Pytanie pewnie w praktyce nie wyjdzie, ale... Siema! Tylko powiedz mi, że się nie zabija, jak tu skoczę. No to nie będę tu skakać. Gdzie zapisałem dopiero Waltrasa? Naprawdę? Nie, tu zapisałem. No dobra, to jest tuż przed skokiem. A więc co pogadał, to jest w Lego Indiana Jones. Lego Indiana Jones is Cox. Jeszcze miałem chyba na Xboxa. Na Xboxa chyba miałem. Dawno temu. Na kompie się grał z ziomkiem. Tu. Czy tylko ja widzę ten mieszek na czubku tego dachu? Spostrzegawczość, chociaż mogę się założyć, że pewnie 99% osób, które ogląda... Przecież ja tu już byłem pewnie 7 razy. Ale nic, ty. A ja go nie brałem? Jestem przekonany, że brałem ten mieszek. Ale możliwe, że jak testowałem grę, to tu byłem. I brałem go. No. Ile jest? 25 pewnie ma, nie? No. Ty. No ale to jest 25 monet znalezionych na dachu. No to come on. Hogs. Najbliższe, ty. Ciekawe, czy na innych deszkach... Aż chyba zacznę biegać po dachach i patrzeć, czy nie ma tam mieszków. Sytuacją dla własnego bezpieczeństwa. Safe. Cały czas się boję, że... Dobra, rozumiem, że Alrik jest nadal wkurwiony dla mnie. Skoro chciał, nie chcę mieć... Dobra. Zabrania się wszelkich kontaktów ze zbuntowanymi wieśniakami. Cześć, Alrik. Zajebiście. Dobra, i Alrik już nie wie, co się działo tutaj wcześniej. No i my teraz mamy też zbroję, w ogóle mamy tego, więc z tym walczyć. Nie. Zanim znowu zmierzę się z tobą, kilka dni temu musiałem z tym maleństwem. Jestem niepokojony. Sprzedałem ten miecz, bo już myślałem, że nie będziemy się bili do... Ach, a gdzie ja go sprzedałem? Kurwa, no to nie wiem, co, gdzie mamy, na koło tam dorzucić. Ty 30 mil spela rzucam, no. Nic nie zrobiłem w tym odcinku. Co jest? 30 mil spela rzucam, naprawdę. W sensie, come on. Co nowego? To mam w dupie, ta Lucy. Co, będę kiełbasy kurwa kradł temu chłopowi, nie wiem, do pisty to jest. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. O, szczerze, wiecie go, Felan? A ty kto jesteś? Z
standach ciągle się pogarsza. Jak tak dalej pójdzie, to następnym razem będę brodził w wodzie po kolana. I to wszystko przez ciebie. Już myślałem. Dobra, nie jest najgorzej. No, trzeba komuś nakopać i po prostu okraść go, tylko kurwa kogo. No ten wygląda na kogoś, to jest warto okradzenia, umówmy się, ale no też nie. O tak! Ty! Mamy szansę! Tylko inni ludzie to widzieli w sumie. No nie, bo jest ten chłop, co tu stoi, to właściwie stoi tu cały czas. Wydaje mi się, że kwazys. Przestać! Natychmiast! Tu się nie walczy! Zapamiętaj! No właśnie. Kurde. Nie no, to nie wiem, co ja mam zrobić. Dobra, nie wiem, co się... Mateo mam nakopać? Czy nie nakopię Mateo? Już mi się nie chce, bo... Odłóż broń! Dobra, Mateo, bijem się na pizdę. No to tak, ciekawe jest to. To nie wiem. Może fast... Może oni mają coś wartościowego, jak na przykład... Coś leży, znaczy słyszę, wartego 10 milionów, tylko podchodzę jąk i uciekam. Czy coś się w końcu zmieni? Ty, Bosper, bo ty masz tu taką skrzynkę, ale 20 minut temu powiedziałem, że chcę to zrobić, wie... Ole, bo to kurwa jest za miecz. No to super, ale zabawa jest. Ja kurwa, ze scyzorykiem. A mi się głupawka włączyła. No tak, już widzę, jak kurwa próbuję najebać Haradowi z mieczem jebanych orków. Jebaną siekierą. Tak, proste, że tak. No to co, to tu nawet nie ma kurwa skrzynki, a jest, ty. Jest skrzynka, a to dobrze akurat. Odłóż broń! Glita, jesteś jedyną osobą, której jestem w stanie kurwa w jakikolwiek sposób nakopać. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, no już nie mam wytrychu, pierdolę, cytuję. Lewo, prawo, prawo. Odłóż broń! A, już odkładam. Lewo, prawo. No nie wiem, no 50 golda, ale to się nie opłacało, wam powiedz szczerze. Grita, wstajesz. A czekaj, ciebie okradłem? Chyba nie, a ty miałeś przy sobie coś. Gleba. Ale kurwa, głupie to jest. Jeszcze idę. O, młotek i piła, ty. Jonk. Tak, Grita. Wstawaj. O bogowie, moja głowa. Grita. Aj, jesteś brutalnym oprychem. Lord Andre. Czego jeszcze chcesz? Dobra, no nie wiem, czy się opłacało. 50 golda, nakopaliśmy jej. Pokradliśmy, Lord Andre się nie dowiedział. Ja użyłem spela, którego miałem użyć. Chyba Cox, 33 minuty. Breakpoint? Chyba ja osiągnąłem, kurde, breakpoint, powiem wam, w tej grze. Och, ile można z tą grą resetować? Tragedia jest, to strasznie popularna gra.
No, ten goticzek to strasznie pobugowany, wam powiedz szczerze. No, ważne, że zrobiliśmy chyba zapis po tym, jak je nakopaliśmy, wszystko z gites. O, error illegal object mam napisane. No to koks. Dobra, moi drodzy, powiem wam tak, to co, do zobaczenia, bo to już będzie koniec. Widzimy się w kolejnym odcinku przez 30. Chciałem dzisiaj zrobić długi odcinek, nie? Ale przez 34 minuty okazało się, że szukałem frajera, którego mogę nakopać, bo wszyscy są jakimiś zielonymi szefami. Do zobaczenia, słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Znowu się zjebał zapis chyba, no nie wiem, powiem tak, nie wiem, postaram się wytrwać i dokończyć tą serię, ale jest tragedia jebana. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłej nocy, do zobaczenia, trzymajcie się, po cześć.